Cześć! Z tej strony Klaudyna z Ziołowego Zakątka. Dzisiaj przygotowałam dla Was materiał dotyczący wrzosów. Generalnie roślin wrzosowatych, ale głównie wrzosów. Jak część z Was wie, na pewno wiedzą o tym czytelnicy facebookowi Ziołowego Zakątka. Moi rodzice są producentami właśnie wrzosów i roślin wrzosowatych. I dlatego ja też wrzosami się trochę zajmuję, zwłaszcza przez wakacje. Stąd też przygotowałam właśnie takie wideo trochę dla nich, natomiast tutaj się tak trochę odgarniam, żeby było mnie dobrze słychać. Trochę dla nich, trochę też dla siebie, ponieważ często dostaję pytania dotyczące tego, w jaki sposób, też od klientów, tak? W jaki sposób uprawiać wrzosy, co to są za rośliny, czy są wieloletnie, czy są jednoroczne. Więc myślę, że tym razem uda mi się odpowiedzieć właśnie w tym filmie na część z tych pytań. W drugiej części opowiadam Wam troszeczkę o różnych odmianach wrzosów i pokażę Wam przeróżne odmiany wrzosów. Także może zaczynamy. To wszystko, co tu widzicie, to jest wrzos, czyli kaluna. Wszystko wywodzi się od kaluna vulgaris, czyli właśnie takiego wrzosa pospolitego. Już kotek znowu przyszedł. Lubią mnie zwierzęta, tak. Z wrzosu pospolitego i jak widzicie, odmiany są przeróżne, przeróżne. Podstawową cechą wrzosu jest to, że jest rośliną kwaśnolubną. To oznacza, że potrzebuje kwaśnej ziemi. Kwaśna ziemia jest to taka ziemia, która ma pH 4,5 do 5, czyli w praktyce jest to kwaśny torf, który się kupuje w sklepie ogrodniczym. To jest bardzo ważne, bo bez kwaśnej ziemi to po prostu wrzos nie przetrwa. On tej kwaśnej ziemi potrzebuje. I czasami ktoś pyta, a czy mogę sobie wziąć tę ziemię z lasu, z torfowiska jakiegoś naturalnego i tak dalej. Czy z torfowiska naturalnego, to nie wiem, jak to jest do końca prawnie rozwiązane. Natomiast z lasu, nie każda ziemia z lasu tak naprawdę ma gwarancję, że jest to ziemia kwaśna, więc jeżeli nie jesteście pewni, to trzeba sobie kupić, a nie chcecie jakby, nie wiem, kupować to torfu kwaśnego, to trzeba sobie kupić pH-metr w sklepie ogrodniczym, on kosztuje taki najprostszy, nie za dużo, i sprawdzić tą ziemię leśną. Ja zazwyczaj polecam klientom robić tak, żeby wsadzić, pomieszać trzy części ziemi takiej do wrzosów z jedną częścią ziemi ogrodowej albo nawet czasami dwie części ziemi z jedną częścią ziemi ogrodowej. To zależy po prostu jaka jest ziemia. Jak jest bardzo gliniasta, to mniej tej ziemi ogrodowej można dodać i ona wtedy jakby lepiej utrzymuje wilgoć. Więc to jeżeli chodzi o te wrzosy, pierwsza rzecz, prawda? Pierwsza i najważniejsza. Druga jest taka, czy wrzosy są roślinami wieloletnimi? Tak, są roślinami wieloletnimi i widać to chociaż po tym wrzosie. To jest wrzos dwulatek, raczej taki nie sprzedajemy, mamy je tak głównie dla siebie. Natomiast ten wrzos, to jest akurat zupełnie inna odmiana może, znaczy na pewno zupełnie inna odmiana, to jest roślinka jednoroczna. Także jak widać, dwulatki, one są już po przycięciu, jak najbardziej funkcjonują te wrzosy właśnie jako wrzosy dwuletnie. Najładniej wrzos wygląda przez około 5-6 lat pod warunkiem, że będziecie go przycinać. Przycinamy wrzosy zaraz pod przekwitniętym pędem, czyli to powiedzmy sobie, może Wam pokażę na jakimś takim, który ma większy te pędy, bardziej widoczne. O, tutaj mamy z grupy Garden Girls, o którym innym razem. Macie pęd wrzosowy. Akurat te wrzosy kwitną bardzo długo, to są tak zwane wrzosy licencyjne, o których innym razem. I one będą kwitły do, no nawet mogą do grudnia. Z czego od razu mówię, że wrzosy, które są w doniczkach i je na przykład kupicie w tym roku, one będą kwitły krócej. Dłużej kwitną, jak się przyjmą i będą w ziemi, tak? Więc jakby to jest naturalne. I jak ten kwiat już obesknie, to przekwitacie zaraz pod przekwiniętym pędem. Można to zrobić jesienią, można robić na wiosnę. My częściej to robimy na wiosnę, jakby tak polecam. Co by się stało, jakbyście nie zrobili? Jak tutaj zauważycie, mam nadzieję, tutaj się wypuszcza już taki zielony pęd. To oznacza, że jeżeli byście nie przycięli tego kwiatka, to następny kwiatek to uschnie, a następny zostanie tutaj wypuszczony, rozumiecie? I wyjdzie po prostu tak jakby suche gniazdko, a kwiaty zaczną kwitnąć po bokach. Dlatego też właśnie polecam zawsze przycinanie i to samo dotyczy wrzosów, wrzośców, czy to wrzośców wiosennych, czy to wrzośców letnich, bo też są różne jakby rodzaje tych roślin wrzosowatych. Więc to jest druga część, przycinanie. Czyli tak, sadzenie ziemia kwaśna, aha, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że można okorować korą. Niektórzy dają agrowłókninę, jakby my preferujemy korę i to nieco utrzymuje wilgoć. Skoro jesteśmy przy przekwitaniu, to może co zrobić na zimę, żeby ten wrzos się utrzymał? Wrzosy są, znaczy czy one są mrozoodporne? To są rośliny wieloletnie, natomiast ja zawsze polecam je okrywać na zimę i można ją okryć albo agrowłókniną, albo jakąś jedliną, jakimiś takimi rzeczami przepuszczalnymi. Nie okrywamy wrzosów, jak to czasami się zdarzało też moim klientom, nie okrywamy ich folią, ani folią bąbelkową, ani żadną inną folią, z tego prostego względu, że jeżeli tak zrobicie, no to po prostu roślina się udusi, tak?
Więc jedna to sprawa, żeby je okryć, ponieważ zimą, tak naprawdę najgorsze są zimy takie, kiedy nie ma śniegu, natomiast jest mróz i to może roślinie przeszkodzić. Ale naprawdę najgorsze przymrozki są to... O, widzę, że psy się rozczekały. To słyszę właściwie. Najgorsze przymrozki są to przymrozki wiosenne. I wtedy już tak naprawdę wiele nie można z tym zrobić, bo jeżeli na przykład w kwietniu zdarzy się, że już te wrzosy zaczynają rosnąć, w ogóle jakakolwiek roślina, czy to wrzos, czy to tuja, czy to będzie, wiecie, jabłoń, tak? One zaczną rosnąć i zdarzy się jakiś przymrozek, no to może się też zdarzyć tak, że te wrzosy no, nie przetrwają niestety. Także generalnie rośliny wieloletnie polecam przykrywać, polecam też przykrywać duże okazy, bo no wiadomo, że małe są mniej odporne, ale czasami się zdarza, że i dużym coś się może stać, więc polecam przykrywać. Zimą nie ma potrzeby ich podlewać. Przykrywanie na balkonie, tak? Bo niektórzy chcą sobie te rośliny przechować też na balkonie, chociaż przyznam szczerze, że wiele osób kupuje, no kupuje się wrzosy jako, no wiecie, no ile on kosztuje, za 4 zł czy tam ile, to kupuje się to jako takie jednorazową ozdobę. Natomiast jeżeli chce się przechować na balkonie, bo też czasami tak klienci chcą, no wtedy trzeba go jakoś odizolować. Najgorzej na balkonie to ma ten spód doniczki, bo jeżeli przechowujecie w takiej malutkiej doniczce, jak tutaj, to jest doniczka typu P9, to po prostu no, z każdej strony ta bryła korzeniowa może być atakowana, tak, jeżeli jest mróz. Więc od spodu można dać kawałek stropianu, żeby była taka izolacja, włożyć do pudełka i jeszcze z boku jakimiś szmatkami obłożyć, tak? Chodzi generalnie o właśnie izolację. Nie ma potrzeby, nie podlewa się tych wrzosów zimą, tak? Nic się z nimi takiego specjalnego nie robi. Czyli trzy rzeczy. Ziemia, coś ta ziemia, tak? Wieloletność i ochrona zimą. Czwarta rzecz, nawożenie. To już dochodzimy jakby do wiosny. Czy wrzosy nawozić, czy nie? Wrzosów generalnie, znaczy te, które my sprzedajemy w tym roku, to się nie trzeba nawozić, bo one już są jakby przygotowane do tego, tak? Generalnie ja nie polecam jakoś specjalnie nawozów dolistnych, ponieważ klienci często mają takie przekonanie, że jak dadzą dużo tego nawozu, to roślinie będzie lepiej, a i nie zawsze jest lepiej, tak? Więc ja polecam tak, jak ktoś jest takim ogrodnikiem, ma jakąś mniejszą część czy coś, to polecam... Nawóz taki w kuleczkach osmokotę. Są 3-miesięczne, 6-miesięczne. Taki 6-miesięczny jest ok. Na wiosnę sypiecie osmokotę, wymieszacie to trochę z ziemią, no i po prostu zapominacie. Więc to jest jakby takie podstawowe zasilenie. A jeżeli ktoś bardzo chce jeszcze coś tam dołożyć, to można w okresie kwitnienia dołożyć jakiś taki nawóz z potasem. To już może być dolistny nawóz, bo generalnie potas ma to do siebie, że wybarwia czerwienie. I czy to będzie rośliny akwariowe, tak? Ja na przykład jak miałam akwarium takie pełnoroślinne, to kupowałam sobie KNO3 i sama sobie ten potas tam rozcieńczałam i tak dalej dodawałam. Więc generalnie czerwonych roślinach dodaje się te rzeczy potasowe. Więc to jest jakby taka rzecz. Co tu jeszcze o pielęgnacji wrzosów z takich pytań, które się często pojawiają? Aha, dobra, jeszcze dwie rzeczy. Stanowisko. Wrzosy najbardziej lubią rosnąć w słońcu. Najbardziej ze wszystkich w słońcu lubią rosnąć wrzosy złote. Tutaj mamy taką odmianę Boskop. Ona jest taka już złoto-pomarańczowa. W ogóle kolory mogą być trochę przekłamane, bo moja parę lubi przekłamywać, a już też jest taka wieczorowa pora. I one... Jak nie będą w pełnym słońcu, to się zrobią srebrnowo-zielonkawe, a jak będą z czasem, bo to jest jakby kwestia tej konkretnej odmiany, ona się zrobi aż taka, wiecie, czerwono-pomarańczowa, bardzo, bardzo intensywna. Więc to jest jakby jedna kwestia. Więc lubią stanowiska słoneczne, półsłoneczne, ewentualnie półcień. No my mamy tutaj, tego nie widać, ale tutaj na przykład mamy pod sosną posadzone kilkadziesiąt sztuk, więc no jakby półcień również tolerują, ale im więcej słońca, tym dla wrzosa jest lepiej. I po ile sadzić wrzosy? To jest, można powiedzieć, że kwestia gustu, ale wydaje mi się, nie do końca. Ja tutaj specjalnie, jak widzicie, poukładałam, w sumie mama mi ułożyła, tak, to wszystko gatunkami i kolorami. I na przykład ja osobiście, oprócz takich małych aranżacji, jak ta misa, na przykład trzykolorowa, i oprócz wrzosów, które są, nie mam go tutaj, przykro mi bardzo, ale są wrzosy tak zwane trikolory i one są jakby trzykolorowe od podstawki, tak? W doniczce już jest wrzos trzykolorowy. To ja zawsze polecam jednak większe aranżacje, czyli jeżeli bierzemy 30 sztuk, to polecam po 5 sztuk z innego koloru, bo wtedy, jak widzicie, jest jakaś taka plama kolorystyczna, co się dzieje. Jeżeli damy po jednym 30 każdego rodzaju, to będzie taka, moim zdaniem, będzie to takie trochę
no wiecie, trochę tego, na niczym wzrok się nie zawiesi, nie będzie tego akcentu kolorystycznego, a można robić w ten sposób kompozycję, że albo dajemy akcent kolorystyczny w różnych tam odcieniach, a nie ma Dark Beauty, wszystkie mi widzę dali z jednej odmiany tutaj, albo możemy zrobić tak, że będą to rzeczy kontrastowe, czyli ze złotem, z bielą i tak dalej, więc jakby jest tutaj sporo. Jak sadzić wrzosa? Znaczy jak gęsto? To jest kolejne pytanie. Książkowo jest to 10-15 sztuk na metr kwadratowy. Moim zdaniem to jest zdecydowanie za dużo i nigdy tyle nie polecam. Ja polecam 7-8 na metr kwadratowy i to daje jakieś 30 cm daje taki rozstaw. No bo ta roślinka też musi się rozrosnąć. I co z tego, że posadzicie sobie taką paletkę, czyli 15 sztuk, to jest paletka, tak? W paletce, w tej konkretnej jest 15 sztuk. Co z tego, że posadzicie sobie 15 sztuk, jak one przecież urosną? Teraz są mniejsze, ale za rok będą większe trochę, tak? Więc za 2 lata jeszcze większe, więc żeby im tam troszeczkę miejsca dać, wydaje mi się, że 8 sztuk to jest taka ilość optymalna, jeżeli chodzi o wrzosy. I to chyba tyle z takich podstawowych pytań, które się pojawiają. Jeżeli jakieś macie jeszcze i będę mogła Wam jakoś pomóc. Aha, jest jeszcze jedno pytanie. Jakie wrzosy kwitną wiosną? Wiosną kwitną wrzośce. Czyli mamy jesienią, to są wrzosy, mamy wrzośce, jest December Red, to jest wrzosiec taki, który kwitnie w grudniu. Mamy wrzośce wiosenne, to może o nich innym razem i one kwitną, no zależy jaka ta wiosna jest, tak? Tego roku w ogóle wszystko, jakby późniejsza była wegetacja, ale one sobie kwitną tak pod koniec lutego i bardzo długo. Mamy też wrzośce letnie, które zakwitają w czerwcu i kwitną sobie no tak właściwie do teraz jeszcze. Na przykład Maxwell jest takim wrzoścem, tak? Oprócz tego są jeszcze rośliny różne rysowate, na przykład Debecja, Andromeda i tak dalej, ale to jest na inną po prostu opowieść. Także to tyle, co chciałam powiedzieć o wrzosach. Jeżeli macie jakieś pytania, w czymś Wam mogę pomóc czy podpowiedzieć w uprawie, to jakby bardzo proszę i do czytania wkrótce. Natomiast zapraszam Was do drugiego filmu i tutaj Wam poopowiadam troszeczkę o odmianach i będziemy mówić o tym, czym są odmiany licencjonowane, czym jakby nie są odmiany licencjonowane, czym się różnią i pokażę Wam różne wrzosy pełnokwiatowe, pokażę Wam wrzosy właśnie pączkowe i tak dalej. Także do czytania, jak czymś mogę pomóc, to zapraszam. Hej!